Pernasa, który nie trenował 4 dni w środku tygodnia. W ataku więc Dżalamidze i Finn Riski. Poza tym niewiele zmian. Wraca na prawą stronę obrony pauzujący ostatnio Ben Radzia. Na szpicy w Polonii Eusebiusz Smolarek. Nie, Smolarka tego dnia można było zobaczyć tylko w klubowym kalendarzu na zdjęciu. Oczywiście Smolarek odsunięty od pierwszej drużyny Prima Brilis dopiero za 2 tygodnie. To taka mała próbka. Zmian jest więcej. Nie ma Pietrasiaka, Czotry, Rachwała, Sobiecha, a są Brzyski, Piątek, Adamowicz i po lewej stronie pomocy debiutujący w pierwszej 11 wart przedstawienia. Paweł Szołek? Ja myślę, że to jest zawodnik, z którego będzie miała pociechę reprezentacja Polski w przyszłości. Taką jak kiedyś z Eusebiusza Smolarka? Choćby nawet. Szołka warto przedstawić, bo nawet wypełniający klubowe protokoły nie wiedzą do końca, jak ma na imię Paweł, nie Piotr. Wiadomo, że pan Siejewicz ma na imię Hubert i możemy zaczynać to spotkanie. Pierwsze minuty należały do Widzewa. Aktywny Dżalamidze zagrywa do Budki. Budka w polu karnym wypatrzył Riku Riskiego, ale ten pokazał, że wystawienie Fina w wyjściowej 11 było mocno ryzykowne. Widzew przegrał 5 ostatnich meczów na wyjeździe. Polonia 388 minut pozostawała bez strzelonej bramki. Ale więcej ochoty do gry przejawiała drużyna z Łodzi. Oto szansa Mindaugasa Panki. Znów bardzo dobre zagranie Gruzina Dżalamidze. I reprezentacyjny pomocnik Litwy strzela zdecydowanie za słabo. Po kwadransie przebudzili się poloniści. Dośrodkowanie Mierzejewskiego, strzał głową Daniela Gołębiewskiego. To była 21 minuta. No i to właśnie Gołębiewski był przed 419 minutami ligowego grania ostatnim piłkarzem z Warszawy, który wpisał się na listę strzelców w Ekstraklasie. 24 minuta, dośrodkowanie Mierzejewskiego, dobra piłka, Mindaugas Panka. Bliski był zaskoczenia własnego bramkarza, a przyglądał się temu wspomniany Marek Zub, były trener Widzewa, teraz dyrektor sportowy Polonii, który na trybunach pojawił się dopiero w 23 minucie gry. Przyjeżdżając jesienią na Widzew, Polonia Warszawa była drużyną, która nie straciła jeszcze punktu. Teraz wiosną jest zespołem, który w 2011 roku radzi sobie najgorzej. Zaledwie jeden zdobyty ligowy punkt, a oto szansa Widzewa. Griszok zagrywa do Budki, a prawoskrzydłowy Łodzian pokazuje, że oglądał finał Mistrzostw Europy w 1988 roku, gdy w takiej sytuacji trafił kapitalnie Marco van Basten. No ale Budce bardzo, bardzo daleko jest do legendarnego Holendra. Odpowiedź Polonii, Tosik bardzo dobrze w pole karne. Paweł Wszołek główkuje w sam środek bramki. Ten strzał nie mógł zaskoczyć Macieja Mielcarza. A tak zareagował na tę sytuację Piotr Stokowiec. No cóż on mógł zmienić w ciągu tych kilku dni, kiedy pracuje jako pierwszy szkoleniowiec? Zmienił kilku zawodników, ale gra Polonii ewidentnie podmęczonej fizycznie wygląda naprawdę kiepsko. Co wykorzystuje Widzew? Świetna okazja Riku Riskiego, ale jeszcze pomyłka w obronie. Mindaugas Panka i strzał Litwina wybija stojący 5 metrów od własnej bramki Jakub Tosik. Znowu Nika Dżalamidze napędził ten atak, znowu szansę miał Riku Riski. Znowu nie dał rady, ale cóż zrobili obrońcy warszawskiej Polonii? Podali piłkę wprost pod nogi Mindaugasa Panki. Twardy orzech do zgryzienia mieli trenerzy łódzkiego Widzewa i to do zgryzienia synchronicznego. Druga połowa, tak jak pierwsza zaczęła się od ataku Widzewa, tak pierwsza akcja drugiej połowy dla Polonii. Warszawa, Mierzejewski w pole karne, jest Łukasz Trałka. Główkuje w trudnej sytuacji obok Słupka. Trałka obdarzony dużym zaufaniem przez Piotra Stokowca, obdarzony także opaską kapitana. Chwilę później zamieszanie pod bramką Polonii, piłka na nodze Ben Radzi. Tunezyjski obrońca strzela z pierwszej piłki, ale ten strzał Przyrowskiego zaskoczyć nie mógł. Dobrze zaczęła się druga część spotkania, znacznie lepiej niż gra wyglądała w pierwszej połowie. Lepiej grały przede wszystkim czarne koszule, znów Mierzejewski, troszkę przypadkowo Gołębiewski, Brzyski. Brawo Mielcarz. Troszkę przypadkowa była ta akcja, chyba nie tak chciał dośrodkować Mierzejewski, nie tak chciał zagrać Gołębiewski. Ale Brzyski zdołał trafić w bramkę, nie zdołał jednak pokonać kapitana łódzkiej drużyny. W tej sytuacji pan Siejewicz nie miał wątpliwości, że rzutu karnego nie było i że nie był faulowany przez Bena Radzie Łukasz Trałka. Tej sytuacji pewnie przyjrzymy się jeszcze w naszych kontrowersjach w niedzielnej Lidze plus Ekstra. 60 sekund później, 55 minuta, Paweł Griszok. Piłka przelatuje obok bramki Sebastiana Przyrowskiego, ale brawo za decyzję, bo tych strzałów z dystansu było w tym meczu zdecydowanie za mało. Griszok trafia do bramki rywali rzadko, ale bardzo wierzy w siebie. Kilkadziesiąt sekund później znów prawą nogą, znowu z dystansu. Teraz z kolei za blisko środka bramki. Jesienią w meczu tych drużyn padł remis 0-0.
teraz też zanosiło się na podobne rozstrzygnięcie, zwłaszcza że w konfrontacjach tych zespołów bilans jest bliski remisu. 7 zwycięstw Polonii, 8 zwycięstw Widzewa, ale oto akcja Mindaugasa Panki, który zagrywa idealnie w tempo do Adriana Budki. Kapitalne zagranie piłkarza powołanego wraz z Darvydasem Szernasem na najbliższe mecze reprezentacji, między innymi na mecz z Polską. Idealna ta piłka do Budki, który strzela swoją drugą bramkę wiosną, trzecią w tym sezonie, 8 w historii występów w Ekstraklasie. Nie zdążył Tomasz Brzyski, podanie Litwina doskonałe, spokój Budki i w 70. minucie Widzew, który wcześniej wygrał zaledwie jeden jedyny mecz wyjazdowy 15 sierpnia z Koroną w Kielcach, prowadził 1-0. Próbuje odpowiadać wprowadzony na boisko Gancarczyk, któremu ponoć najbliżej do tego, by podpaść szkoleniowcom i prezesowi klubu, ale groźnie kontruje Widzew. Oto zagranie Adriana Budki, Riku Riski. Znów nie zdołał opanować piłki Fin, który raził w tym meczu nieskutecznością. Jest jeszcze młody, ma czas ten, nazywany ponoć następcą Litmanena gracz, ale grał zdecydowanie za słabo. W 76. minucie Adamowicz dośrodkował do wprowadzonego też na boisko Sobiecha, ale ją strzelił zbyt blisko środka bramki, by zaskoczyć Macieja Mielcarza. Polonia atakowała, Polonia chciała wyrównać. Oto próba Adriana Mierzejewskiego, gdy do końca pozostawało już zaledwie kilka minut. Jeszcze w samej końcówce próbował dośrodkowywać Brzyski, jest Mierzejewski! I tylko trafia w słupek lider drużyny Polonii Warszawa. Widzimy, jaki jest załamany. Szczęście było tak blisko, spalonego nie było, a Polonia była bliska zdobycia pierwszego ligowego gola wiosną. Okazało się, że musi jeszcze na to trochę poczekać. Czy do ostatniej minuty doliczonego czasu gry jest centra w pole karne, w polu karnym też Przyrowski. Miloš Adamowicz uderza jednak jakby na wiwat, ale na wiwat dla łódzkiego Widzewa, który wreszcie wygrywa poza własnym stadionem i może zadać swoim kibicom podróżującym z nim pytanie, kto wygrał mecz. Kiedy ostatnio Widzew wygrał na wyjeździe?